days and night, the day to find you shining away. Oh, I'll be coming for your love, okay. Take on me. Cześć, siemano, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Już 40 którymś vlogu. Jest to vlog wakacyjny, jak widzicie za mną jest renówka, jak możecie spojrzeć w lusterko. Wuja ładuje, wozimy obornik do wuja. Już to jest chyba bodajże piąta albo czwarta wanna. Od znajomego wuja wozimy. Ja wam trochę tam podogrywałem, na początku będziecie mieli film, tak lekko pod muzykę. Taki krótki moment, a potem jestem ja. Czekamy, aż wuja nam doładuje. Wuja nam doładuje i jedziemy. Renówka stara, ale jara. Wuja sobie teraz klasa kupił, ale dzisiaj renówką ładuje. Jaskinem wozimy, ponieważ jaskin jest niższy. Po prostu lepiej ładować turem na jaskina niż na tą zieloną, co mamy wannę. A jak to kurde byśmy musieli na maksa podnosić, nie byłoby ciekawie. 15 godzina. Dwie godziny, cztery wanny. To jest piąta. To jest dobrze, bardzo dobrze. Wręcz by powiedział. Trochę kamerę nawet. Ale mi się fryzura popsuła. O ja pierniczę. No tak to jest, jak się ma długie włosy. I kamerę na głowę. 7-4 standardowo z tą wanną. Jakby inaczej. Jeszcze muszę wyjść poprawić to lusterko. No trochę w nim nie widać. Nowe lusterka mamy, także musi być git ustawione, czyściutkie, przed chwilą nawet założone. Ale nie można tego powiedzieć o traktorze. No kierowca, który tym jeździ, to nie do końca tak o niego dba, bo te szyby to naprawdę paranoi idzie dostać. Się napiję. Już praktycznie kończymy wozić. Jak widzicie, została ostatnia. To wuja doładuje, jeszcze przyjadę raz i będzie finito. A mówię, fajna akcja, to nagramy sobie, jak wozimy z wujem. No i tak gnój wozi na swoje pola i w ogóle fajnie było, jakbym miał swoje hektary. Znaczy swoje, no tata by miał, bo to na tatę wiadomo jeszcze musiało być. No w ogóle, żebyśmy mogli uprawiać. No to mówię też do was, do widzów, byście mieli co oglądać. No ale też musi być z tego pieniądz, nie? Pewnie, żeby to tak, wiecie, się nie opłacało. Pola się nie oprawia po to, żeby było dla zabawy.
Mam nadzieję, że w jednym filmie, jak uda się, to nagram klasa, jak wuja ma klasa. Jakiego ma klasa, ocenicie, zobaczycie. No ja nie wiem, jeździłem parę dni, super się jeździ. Może ktoś ma, coś podpowie. Bo wuja ma ogólnie taki problem, że ściągnęli z przodu na przedniej osi uszczelniacze, założyli nowe, znaczy nowe, te same stare, że nie wuja, tylko tam jeszcze jak kupywał, i leci olej, ale wcześniej nie leciało, po prostu chcieli coś tam zobaczyć. Nie wiem, jak wiecie, o co chodzi, możecie dać znać, bym był wdzięczny. Opony nie rozwalił. No, przepraszam. I w zboże. Gida. Mam nadzieję, że takiego typu vlogi wam się będą podobać. Szczególnie to na początku, że już to z wujem nagrywali. Ta-dum. Teraz wakacje, to co tydzień będę starał się wrzucać vloga. Tak, tytuł sam mówi, wakacyjny vlog. Aby było na bieżąco, farming też już ruszył powoli. Zresztą zapraszam na odcinki z serii Dziady z Osiny. Jest ciekawie. Dobrze, że odjechać, bo zaraz bym wyjął pole, rozwalił, wyjechał mi co by było. Ramiona trzeba podnieść, bo zaraz się wszystko pognie. Będzie tyle. Tak jak zresztą widzicie, to od węży już jest pogięte, co trzyma węże. Aj, wuja, ładuj, ładuj, bo zaraz się kamera rozładuje i tyle będzie. Dobra, to ja wam dogram, jak będę stąd ruszał i do później. Ja tu kiedyś już nagrywałem vloga, jak tędy jeździłem. Wtedy małym John Deere'em z Turem. To włożyliśmy wtedy do siebie na pole. Ale tutaj na załadunku nie nagrywałem nic. Dzisiaj się wuja zgodził, to mówię, nagram. Pierwszy raz w sumie tak będę składał takiego vloga, ale mam nadzieję, że będzie ciekawie. Teraz kurczę, tutaj wyjechać to jest naprawdę nieciekawie. No ja mam tu obciążnik z przodu i on bardzo wystaje. Po prostu patrzeć z prawej, z lewej, żeby w nic nie uderzyć, ale to tak się... O właśnie, o tym mówiłem. To tak się nie da dokładnie. I jedziemy.
To jest teraz czwarta wanna. Pomyliłem się, to jest czwarta wanna. Teraz tak liczę, że ja przecież trzeci raz dopiero jadę. Ale w sumie po 13 zaczęliśmy. Gdzieś o 10 po pierwszej dopiero wywoziłem, wyjeżdżałem z domu. Więc w sumie dobrze z czasem, jak na czwartą wannę. Ale to idzie robota takim sprzętem, idzie. Że wróciliśmy w miarę nagrywaniem. Może nie jest to codziennie, dzień w dzień i w ogóle, ale co drugi dzień staram się wrzucić farminga. No i do tego wlatuję wam jeszcze vlog co tydzień. Tam cieszę się, bo pod tamtym vlogiem ostatnim, gdzie wiadomo, z beczką jeżdżę jak zawsze, było tam 2500 wyświetleń po takiej przerwie. Jestem naprawdę zadowolony, dziękuję wam bardzo. I mam nadzieję, że ten vlog się jeszcze bardziej przyjmie. Bo prosiliście, żeby nagrywać te vlogi. Ja mówię osobiście, czekam sam, namawiam, aż będziemy mieli ziemię swoją. Wtedy na pewno będę nagrywał. Stąd powiedzieć, że to jest też inaczej jak u kogoś, a u siebie. U siebie, gdybym woził gnojowice, u siebie, gdybym woził wanną, tak jak teraz, ale do siebie to od siebie bym woził i tak dalej, to też inaczej. A jeżeli ja jadę na usługi cały czas, to nie każdy chce, żeby to nagrać. Wiecie, to tak nie do końca. Ziewanie musi być na każdym odcinku, nawet na vlogu. Po prostu nie wyspałem się, bo wczoraj z Tiemanem walczyliśmy do późna wieczora, żeby ogarnąć wam odcinek na dziady. Nie udało się, bo już ogarnęliśmy tylko łąki, a jeszcze nam zostało do zwiedzenia belki. Będzie trzeba dalej walczyć na osinie. O, lusterko się przestawiło. Co za gówna jedna. To jest ładny lusterko. Jest kukurydza, gdzieś w połowie nie mam mi wysypać. Chcę się na tacy w kielisku, nie? Żeby nie było. Kto kogoś jak interesuje, około tam ponad 6 do 6,5 tony chyba, musiałbym się upewnić, wuja sypał na mięczmień o zimę. Wuja tutaj miał trochę tej ziemi, ja tak akurat zetorem z przyczepą odwoziłem. No wuja nie mówi, że zawsze mogło być lepiej, ale nie jest źle, to najważniejsze. Bo jak u Jokera, którego pozdrawiam, słyszałem, tak jak sypało, to naprawdę za głowę się można złapać. Tak faktem tutaj jest ładna ziemia. Tam u Jokera na Pomorzu to tak nie do końca. Każdy by chciał mieć fajną klasę ziemi, dobrą klasę ziemi, ale tak, to tak nie idzie. U nas jakby ktoś pytał, w ogóle nic nie padało, nie pamiętam już kiedy. Nie wiem kiedy ostatnio padało. Wczoraj pokropiło, może parę kropeczek spadło. Ale nie pamiętam kiedy ostatnio padało. Kurde. Mówię,
że o tym deszczu, dlatego że sami mamy 2 hektary kukurydzy, no to jeszcze by się ten deszcz przydał dla tej kukurydzy, żeby to się jednak rozwinęło w miarę możliwości. Kurde, nie wiem jaką mam dobrać w ogóle nutę pod to, ale coś się ogarnie. Od lasa się popytam, on mi na pewno powie, co mam dobrać. Gdzie trzeba oglądać Grand Prix? Kto ogląda żużel, ten łapę daje w górę. Żużel, dobry sport, najlepszy wręcz. W tym Polacy są najlepsi. Połowa kukurydzy, żeby nie spieprzyć. No tak na oko, nie? O, dobra, zaraz będzie pół. Dobra, jakoś tak by to było. Specjalnie wyjdę, wam pokażę, żeby nie było. I teraz tak, cyk, niebieski, klapa się otwiera, cyk, zielony do góry. A, zablokuję sobie. Pokażę wam, jak wygląda zestaw, choć bardzo dobrze go znacie. Ten słynny obciążnik, na którym można sobie obiadki jeść. 7430. No i tego wanna Joskina. Nie podchodzę bliżej niej, bo kto to wie, czy odpukać się nie obali. Nigdy nic nie wiadomo, to są tylko rzeczy martwe. Pełen automat, ja nic nie robię. Ale już muszę przypilnować, żeby tam za daleko nie poleciało.